Rok szkolny 2015 na 2016 dobiegł już końca, a jego zwieńczeniem były akademie i apele podsumowujące ostatnie 10 miesięcy nauki. Na ten moment większość uczniów czekała z niecierpliwością. Niezwykle uroczyście przebiegało zakończenie roku w szkole podstawowej nr 19, bowiem połączone one było z oddaniem do użytku dwóch boisk znajdujących się na terenie placówki. To właśnie na nowym obiekcie sportowym, w odświętnych strojach i z uśmiechami na twarzach, zgromadzili się uczniowie, by pożegnać się z nauczycielami i obowiązkami szkolnymi na dwa wakacyjne miesiące. W Akademii podsumowującej 10 miesięcy wytężonej pracy uczniów udział wzięli m.in. włodarze miasta oraz wicemarszałek województwa śląskiego. Goście gratulowali młodzieży osiągniętych wyników i życzyli uczniom powodzenia na dalszych etapach edukacji. Podczas Akademii nagrodzono również szczególnie wyróżniających się uczniów, którzy rok szkolny zakończyli ze świadectwem z czerwonym paskiem. Wyróżnienia powędrowały także do młodych ludzi reprezentujących miejskie placówki oświatowe, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w rywalizacji sportowej. Uroczystości towarzyszyła przyjemna atmosfera, choć pewnie nie jednemu uczniowi łza zakręciła się wokół na wspomnienie wszystkich radosnych chwil spędzonych przez ostatnie miesiące w murach szkoły. Młodzież w krótkim programie artystycznym dziękowała gronu pedagogicznemu za wsparcie i okazywaną pomoc. Po części artystycznej przecięciem wstęgi oddano do użytku dwa szkolne boiska sportowe. Symbolicznego otwarcia obiektu dokonał m.in. Marek Góralczyk, sekretarz generalny Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Boiska poświęcił proboszcz lipińskiej parafii. Jedno z nowo powstałych boisk wyłożone jest sztuczną trawą i służyło będzie młodzieży do gry w piłkę nożną. Drugie z kolei z nawierzchnią poliuretanową przeznaczone jest do gry w piłkę ręczną. Z pewnością oba obiekty już podczas trwających wakacji będą z powodzeniem wykorzystywane nie tylko przez uczniów Świętochłowiskiej 19.